Oferta Wydziału Polonistyki jest bardzo interesująca. Mamy kilka kierunków. Przede wszystkim filologię polską w dwóch specjalnościach, nauczycielskiej i antropologiczno-kulturowej. Następnie edytorstwo, komparatystykę, następnie język polski w komunikacji społecznej, w dwóch znowu odmianach. Tam mamy m.in. nauczanie języka polskiego jako obcego oraz prowadzimy studia z zakresu wiedzy o teatrze, też w specjalności teatrologicznej i performatycznej. To jeżeli chodzi o propozycje studiów na pierwszym poziomie licencjackich, ponieważ na drugim poziomie możemy zaproponować jeszcze inne specjalności, na przykład krytykę literacką. A studia trzeciego stopnia, czyli te już po magisterium, to literaturoznawstwo, językoznawstwo lub kulturoznawstwo. Jakie zawody można zdobyć, przychodząc na Wydział Polonistyki? Zawody związane przede wszystkim z kulturą, sztuką, popularyzacją tego w społeczeństwie i z edukacją. Z czystym sumieniem chciałbym wszystkich maturzystów interesujących się humanistyką zachęcić do studiów na polonistyce w Uniwersytecie Jagiellońskim. Proponujemy studia, które w większości wypadków łączą tradycyjną humanistykę związaną z literaturą, teatrem, kinem z nowoczesnymi technikami i metodami kształcenia. Nowoczesność polega przede wszystkim na tym, że zdajemy sobie z tego sprawę, że humanista dzisiaj szuka miejsca pracy na skomplikowanym, różnorodnym, stawiającym wiele trudnych wyzwań rynku pracy. Zatem staramy się przygotować człowieka, który będzie swoją wiedzę z zakresu literatury, języka, kultury umiał w taki sposób skonkretyzować, że będzie się to ściśle łączyć z tym, gdzie można znaleźć interesujące miejsce pracy. Takie miejsce pracy, które przynosi satysfakcję i całkiem dobrą pozycję materialną. Myślę, że nasze studia przygotowują nowoczesnych nauczycieli, uczących nie tylko w polskich szkołach, ale uczących na przykład również cudzoziemców. Przygotowujemy edytorów otwartych, wyposażonych w umiejętności projektowania książki nie tylko tradycyjnej, papierowej, ale także internetowej. Przygotowujemy komparatystów, którzy tłumaczą nie tylko między językami, ale między kulturami. Staramy się, aby ludzie teatru, których wypuszczamy jako absolwentów, byli ludźmi, którzy nie tylko umieją komentować teatr, nie tylko znają jego teoretyczną stronę, ale są ludźmi, którzy mogą praktycznie współtworzyć razem z artystami dzisiejszą scenę. Zatem polonistyka krakowska jest takim miejscem, w którym zdobywanie wiedzy jest nie tylko atrakcyjne z tego względu, że otwiera nowe światy, że pobudza i inspiruje rozwój indywidualny, ale także przygotowuje do konfrontacji ze światem, który dzisiaj jest bardzo atrakcyjny i różnorodny, ale trudny równocześnie. Przygotowujemy ludzi do tego, żeby starali się zaakceptować sytuację, w której ich praca jest czymś niestabilnym, niestałym. Staramy się przygotować ich do tego, aby w każdych warunkach społecznych, politycznych, ekonomicznych potrafili przekonywać świat, że warto zabiegać o siebie. Chciałbym gorąco i serdecznie zachęcić wszystkich do zainteresowania się naszym programem i naszymi kierunkami studiów, a mianowicie specjalnością antropologiczno-kulturową w ramach studiów filologicznych oraz kulturoznawstwem, czyli tekstami kultury, jako odrębnym kierunkiem i odrębną dyscypliną. Mamy znakomitych specjalistów, a myślę, że wszyscy, którzy są zainteresowani kulturą dawną i współczesną, poczynając od tych, którzy się interesują internetem, humanistyką cyfrową tak zwaną, grami komputerowymi, przez tych, którzy chcą się doskonalić w przekładzie humanistycznych, po tych, którzy po prostu zaciekawieni są tym, co dzieje się interesującego w literaturze, w sztuce, w kulturze wizualnej, we współczesnej kulturze, znajdą tu bardzo bogaty i ciekawy program. Prowadzimy studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Pierwszego stopnia to studia licencjackie, drugiego to magisterskie, a trzeciego doktoranckie. A po doktoracie można jeszcze starać się o różne staże podoktorskie i uzyskiwać granty, które pozwalają jak gdyby bardzo samodzielnie kształtować własną karierę i zajmować się tym, co kogoś najbardziej interesuje. Historia literatury to zajęcie dla tych, którym nie wystarcza hałaśliwość i powierzchowność teraźniejszości. Czytanie dawnych tekstów, istota owej historii,
wymaga cierpliwości i skupienia, ale owocuje zrozumieniem istniejącego niegdyś świata i ludzi, którzy żyli w owym świecie. Kiedy zaś dobrze rozumiemy przeszłość, to potrafimy z szerszej perspektywy spojrzeć na dzisiejszy świat, na komplikacje dzisiejszego myślenia, na namiętności i szaleństwa dzisiejszych ludzi. Historia literatury może być bardzo atrakcyjna, jeśli jest sensownie uprawiana. Tutaj w gmachach na Gołębiej tak właśnie jest. Edytorstwo jest jednym z kierunków na Wydziale Polonistyki. Jego podstawą jest oczywiście to, co na wszystkich naszych kierunkach, czyli literatura i język polski, ale chcemy dać naszym absolwentom także możliwość pracy w jakimś zawodzie. Dlatego kształcimy redaktorów wydawnictw, którzy potrafią zarówno redagować tradycyjne publikacje na papierze, jak i takich, którzy wchodzą na rynek publikacji elektronicznej i w media. Sądzę, że to jest propozycja dla takich osób, które mają zainteresowania humanistyczne, głębokie, są oczytane, ale jednocześnie są otwarte na jakąś przyszłość, na przygodę z mediami, z publikacją. Nasi absolwenci nie są bezrobotni. Idą do pracy albo sami sobie organizują warsztat pracy i znajdują się na rynku. Myślę, że warto się interesować tym, a my staramy się nie przyjmować zbyt wielu kandydatów, żeby rynek był ciągle otwarty. Myśl o komparatystyce zrodziła się na polonistyce już w latach 70. Przyczyną było zainteresowanie takimi zagadnieniami badawczymi, które przekraczają ramy jednej literatury, w tym przypadku literatury polskiej. Prowadzone przez nas badania dotyczą zarówno związków między różnymi literaturami, jak i między literaturą a muzyką, filmem, malarstwem. Zajmujemy się również kwestiami z dziedziny historii idei, translatologii. Warunkiem prowadzenia takich badań jest znajomość języków obcych i oczywiście innych dziedzin sztuki. Te wiedzę i te umiejętności przekazujemy naszym studentom, młodym komparatystom. Katedra Komparatystyki Literackiej ma ogółem w swoim dorobku kilkadziesiąt tomów książkowych. Wydajemy również serię Komparatystyka Polska, Tradycja i Współczesność, która liczy już kilkanaście tomów. Co dwa lata organizujemy międzynarodowe konferencje komparatystyczne, które integrują środowiska humanistyczne. Biorą w nich udział nie tylko literaturoznawcy, ale również historycy muzyki, malarstwa, filmu, a nawet niekiedy oddalonych z pozoru od naszych dziedzin humanistyki. Krakowska komparatystyka zyskała już nie tylko krajową renomę i jest źródłem naszej dumy i satysfakcji. Mamy nadzieję, że będą one udziałem również obecnych i przyszłych młodych komparatystów, tych, których kształcimy. Centrum Studiów Humanistycznych prowadzi bogatą współpracę międzynarodową, zwłaszcza z partnerami amerykańskimi. Współpracujemy z najlepszymi uczelniami, takimi jak Princeton, Uniwersytety w Chicago. W tym roku gościmy studentów z Georgii. Także geografia tej współpracy jest bardzo zróżnicowana. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość kontaktu ze studentami z zagranicy, z cudzoziemcami. Ćwiczą swoje umiejętności językowe, uczą się komunikacji międzykulturowej właśnie wspólnie ze studentami, którzy do nas przyjeżdżają. Jesteśmy w Centrum Języka i Kultury Polskiej w świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostce, która zajmuje się nauczaniem obcokrajowców. Organizujemy programy dla studentów obcokrajowców. Co roku przyjeżdża do nas około 1500 studentów na bardzo rozmaite programy. Najczęściej są to studenci, ale w wakacje mamy także specjalne obozy dla młodzieży. A przyjeżdżają także na nasze zajęcia osoby starsze. Najstarszy uczestnik szkoły letniej przykładowo miał 84 lata. Są to programy całoroczne, programy wakacyjne, także przez cały rok obcokrajowcy mogą przyjeżdżać, uczyć się języka i kultury polskiej. Natomiast drugim odbiorcą naszych kursów są
Polacy. Są to studia pierwszego i drugiego stopnia, czyli licencjackie i magisterskie, dla osób, które chcą uczyć języka polskiego, chcą być lektorami języka polskiego. I po tych studiach nasi absolwenci rzeczywiście w tej chwili są rozrzuceni po wszystkich krajach świata. Są w Brazylii, wyjeżdżają do Korei, są we wszystkich w zasadzie państwach europejskich, ucząc języka polskiego. Myślę, że jest to niezwykle ciekawy i atrakcyjny kierunek. Zajęcia w ogóle z obcokrajowcami są bardzo dynamiczne, jest tam dużo interakcji. Pozwala to także poznać osoby z bardzo różnych stron świata. Uczyliśmy młodzież w tej chwili, studentów z kilkudziesięciu krajów, w zasadzie z całego świata. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do zainteresowania się tym kierunkiem studiów, gdyż są to studia bardzo ciekawe, pozwalające poznać osoby z całego świata i myślę, że dają bardzo ciekawe, interesujące perspektywy pracy w przyszłości. Kierunek Kulturoznawstwo Teksty Kultury adresowany jest do ludzi, którzy mają pomysł na siebie i wiedzą, czego chcą. Uczymy, jak rozumieć świat w rozmaitych jego aspektach, ale to, czego nasi studenci się uczą, w znacznej mierze zależy od nich. Unikatowa oferta dydaktyczna związana jest z bardzo szerokimi możliwościami wyboru treści. Jeżeli ktoś zainteresowany jest, dajmy na to, badaniami popkultury, czyli tym, czym ja się zajmuję, może skoncentrować się właśnie na tym, ale jednocześnie, studiując teksty kultury, można skupić się na kulturze wysokiej albo kulturze modernizmu, na dramacie, na filmie, na literaturze. Samodzielnie układając treści, oprócz niewielkiej podstawy programowej, nasi studenci przygotowują się do takiego sprofilowania swojego dalszego życia, które związane jest z ich autorskim pomysłem na to, kim mogliby być. A my im tylko w tym pomagamy, oferując szeroką pulę praktyk oraz monitorując, mam nadzieję, ich los. Nasi pierwsi absolwenci drugiego stopnia opuszczą naszą uczelnię w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będą szczególnie dobrze wyspecjalizowani w tym, żeby poruszać się we współczesności i znaleźć miejsce, które tak bardzo trudno współcześnie znaleźć. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz trzeci z rzędu zdobył tytuł najlepszego wydziału w rankingu wyższych uczelni polskich. Dlatego pozwalam sobie powitać wszystkich w najlepszej wydziałowej bibliotece polonistycznej w Polsce. Biblioteka Wydziału Polonistyki jest świeżo po remoncie. Remont tej biblioteki zwieńczył niejako remont całego budynku zwanego Gołębnikiem, czyli budynku przy ulicy Gołębiej 20, gdzie się znajdujemy. Księgozbiór Biblioteki Polonistyki składa się w tej chwili z około 130 tysięcy woluminów, książek i 14,5 tysiąca, około 15 tysięcy woluminów czasopism. Nasz wydział to niezwykłe miejsce z ponad 500-letnią historią. To tutaj mieszkał i tworzył Jan Kochanowski. To przez nasz wydział przewinęły się największe nazwiska polonistyki XX wieku, takie jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Stanisław Barańczak, Bronisław Maj. W tym miejscu można dotknąć wiedzy w najczystszej postaci, ponieważ zajęcia i wykłady prowadzą profesorowie, o których czyta się w opracowaniach literackich. To tutaj pracuje młoda i ambitna kadra, która całe swoje dotychczasowe życie poświęciła na to, żeby rozwijać swoją wiedzę w jakiejś konkretnej dziedzinie, którą teraz starają się przekazać naszym studentom. Jestem studentką drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich na Wydziale Polonistyki i laureatką Diamentowego Grantu. Diamentowy Grant jest programem finansowanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i już w trakcie studiów pomaga realizować swoje zainteresowania naukowe i ułatwia ścieżkę w karierze naukowej. To właśnie dzięki Wydziałowi Polonistyki i osobom, które spotkałam na tej uczelni, udało mi się pozyskać fundusze i już w tym momencie prowadzić swoje własne badania. Studiowanie na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim to wielka przygoda intelektualna z trzech powodów. Przede wszystkim dlatego, że można tutaj spotkać świetne towarzystwo, bo to uczelnia, która ściąga najlepszych studentów. Po drugie dlatego, że można się tutaj uczyć od ludzi, którzy mają najwyższe tytuły, napisali najlepsze książki w tej dziedzinie. A po trzecie dlatego, że wszyscy ci, którzy wychodzą z tego wydziału, trafiają do redakcji, największych redakcji, najważniejszych telewizji, najciekawszych instytucji.
Performatyka przedstawień to jedyne tego typu studia w Polsce. Performatyka to nowa dyscyplina, która pozwala badać wszelkiego rodzaju przedstawienia, od świąt i rytuałów po przedstawienia internetu, przedstawienia kultury popularnej. Jesteśmy bardzo otwartą specjalnością, pozwalamy naszym studentom na zajmowanie się właściwie wszystkim tym, co ich interesuje. Performatyka to nie tyle przedmiot, nie tyle pole badawcze, ile zespół narzędzi, które pozwala rozpoznawać własne fascynacje i własne zainteresowania. Chciałam wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, jaki wybrać kierunek studiów, którzy jeszcze się nie zdecydowali co do tego, gdzie przyjść studiować, gdzie się kształcić, zaprosić do nas, do Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydział Polonistyki, a ściślej na kierunek studiów, który nazywa się Wiedza o Teatrze. Zajmujemy się wszystkimi gatunkami pogranicznymi z pobliża teatru i sztuk plastycznych, teatru i filmu, teatru i tańca, teatru i muzyki. Pewnie wszystkich możliwości tutaj nie wymieniłam, ale też teatr wciąż się rozwija i zmienia, więc mam nadzieję, że niespodzianek jeszcze przed wszystkimi kandydatami, podobnie jak przed nami, sporo. Kiedy mówimy uniwersytet, mówimy my, a więc nie mógłbym się tutaj znaleźć przed okiem kamery sam, bez swoich studentów. Akademia do czegoś zobowiązuje i myślę, że przykład tej osoby, która jest koło mnie, jest moją prawą ręką, członkinią i szefową koła językoznawców, współautorką wielu imprez promujących wydział, jest tego najlepszym dowodem. Patrząc na nią, patrzę na nowe pokolenie ludzi śmiałych, odważnie patrzących w przyszłość, wyleczonych z wszelkich europejskich kompleksów. Można z nimi koniek kraść, zaręczam Państwu, zwłaszcza na tym wydziale, gdzie młodzież dyktuje nowe standardy postępowania i nauki uniwersyteckiej. Myślę, że należy się słupku komentarza ze strony pani Roxany Kidawy, szefowej Koła Językoznawców. Wydaje mi się, że właśnie uniwersytet to przede wszystkim ludzie młodzi, to znaczy tacy, którzy, jak już wcześniej powiedziano, mają pomysł na to, jak mogą wykorzystać umiejętności zdobyte na uniwersytecie, ponieważ uniwersytet to nie zawód, ale cały warsztat, cała wiedza, którą później możemy wykorzystać w przyszłym swoim życiu, być może w pracy zawodowej, ale także w życiu intelektualnym, które wydaje mi się stanowi w tej chwili największą wartość i nasz wydział jest tego najlepszym przykładem. A więc proszę Państwa, studiujcie na Wydziale Polonistyki.